Cześć, ja jestem Eudia, a to jest serwer Minecraft Eudia Weber EU na wersję 1.13.2. Jak wiadomo, na wszystkich serwerach No Premium, a jest to serwer No Premium, trzeba się zarejestrować, aby ci nikt nie ukradł twojego konta. Za pierwszym razem wchodzisz i wpisujesz rejestr i wymyślasz sobie jakieś hasło. Zapamiętaj je, aby następnym razem, teraz to pokazujemy, wpisać login i właśnie to hasło, które użyłeś za pierwszym razem. Ok, pokażę Wam cały serwer po kolei. Przy wejściu dostaniesz taką książkę, w której masz podstawowe informacje. Jeśli ją zgubisz, możesz wpisać kit start i dostaniesz ją od nowa. Zajmiemy się może teraz skinem. Aby mieć na serwerze No Premium nasz skin, każdy gracz bez konta premium może wpisać komendę skin i jakaś nazwa niku premium, które możesz podejrzeć na pewnej stronie, która jest zapisana w tej książce, nadaje ci jakiś tam wybrany skin. Działki u nas są własnoręcznie robione przez plugin RP na FreeBuild. Tutaj właśnie pokazujemy, jak zrobić taką działkę. To jest dokładna instrukcja. Masz do wyboru trzy światy, które za chwilę pokażemy. I w nich możesz samodzielnie sobie zbudować region. Region jest większy niż te gotowe. Ograniczenia są dużo większe. Minus jest taki, że no, musisz to zrobić dobrze, a nic ci nie zwróci temu, jeśli ktoś cię okradnie. Natomiast plus jest taki, że to są absolutnie darmowe działki. Raz stawiasz i jest twoje. Więc teraz jakie są zasady? Potrzebujesz 4 rogi na jednym poziomie. Nie może być taki kształt. Musisz ogrodzić swój region i wpisać na tabliczce RP. Wtedy się utworzy samodzielnie region. Pamiętaj, aby rogi były 4, a nie więcej. Musi być to kwadrat lub prostokąt i wszystkie muszą być na jednym tym samym poziomie. To jest cała zasada. Możesz je stawiać w światach do właśnie wolnego budowania, które także są dla nas miejscem do zdobywania surowców. Poznajmy teraz światy. Ja tutaj przelecę po wszystkich, to jest normalne, z miejscem dla... Tutaj moderator ma swoją siedzibę i tam na warp moderator możesz rzucić do niego liścik. To jest normalny świat. Taki zwykły, tradycyjny świat. Teraz przeniesiemy się do górzystego. Tutaj są konkretne góry od bedrocka po same chmury. Życie w tym świecie raczej nie jest łatwe, ale też nie znajdą cię łatwo. A to jest świat wodny. Jak sama nazwa wskazuje, przeważa tutaj woda. Polecam wziąć sobie łódeczkę, popłynąć i poszukać jakiejś własnej wyspy. Na tych trzech światach możesz samodzielnie robić sobie region, ale istnieje też opcja wynajęcia działki. Tym wyjściem prosto na spawn, jak pójdziesz, to tam są gotowe działeczki. W zasadzie są dwa światy, w których są różne regiony do wynajęcia, ale wszystko po kolei. Najpierw idziemy szukać działki. Zawsze nowe działki najbliżej będą koło spawnu, więc trzeba
aby było stąd zacząć. Albo wpisz warp działki, ja to będę przenosić za jakiś czas kawałek dalej. Tak wygląda tabliczka wolna, czyli jest napis for rent. Ja sobie tu wynajmę na chwilę. Wynajęcie polega na tym właśnie, że klikasz i masz to na 3 dni. Możesz kliknąć 10 razy, no i masz na 30 dni. Tylko że za każde kliknięcie płacisz 50. Także działki trzeba przedłużać. Jeśli tego nie zrobisz, no to trudno, stracisz item. A skoro trzeba płacić, no to teraz pokażemy sposoby zarabiania. Tu masz sklep. U góry, jak klikasz, to kupujesz. Na dole sprzedajesz, więc to jest pierwszy sposób zarabiania. Zbierasz surowce i je sprzedajesz. Ceny są celowo niekorzystne, po to, żeby skusić graczy do zakładania własnych sklepów. Mamy takie targowisko. Resztę towarów, jeśli nie ma w sklepie, to może poszukać u tutaj handlowców. I to jest nasze targowisko. Targowisko dla graczy, tutaj możesz wynająć sobie region. Zaraz pokażemy, jak zrobić sklep. Najpierw musisz wynająć, oczywiście pilnować przedłużania tej tabliczki. Pamiętaj, jak coś zostawisz w środku, nie przedłużysz, no to trudno. Twój problem. Każdy ma prawo przejąć to. Stawiasz skrzynkę tutaj lub w domu. Wkładasz do niej jedną sztukę towaru, jeśli chcesz sprzedawać jedną. Piszesz u góry buy, nazwa jakaś, ilość sztuk, którą wsadziłeś, cena. Łączysz to ze sobą czerwonym nóżkiem. Kiedy się zrobi taki niebieski napis, to oznacza, że połączony jest. A następnie otwierasz tą skrzynię i wkładasz więcej tego towaru, ale będzie się sprzedawało po jednej sztuce. Polecam robić te skrzynki w domu, a tutaj tylko umieszczasz tabliczki. Dla bezpieczeństwa. I teraz pokażemy ostatnie miasto. Tutaj też są działki do wynajęcia oraz różne gry. Tu na spawnie właśnie są takie tablice, na których możesz sobie przeczytać, jakie są dostępne gry, jakie są areny. Potem się dzieje tak, że troszkę przelecę na GM, żeby pokazać, jak to wygląda w przyspieszonym filmie. Musisz to po prostu sam opytać, jakie są gry obecnie. Czytaj ostrzeżenia, bo czasami jest ostrzeżenie, żeby zostawić item w domu. Dobra, pokażę tutaj taką przykładową arenę. To jest jedna z aren. Ok, i przelecimy się po mieście. Tu jest nasz targ, właśnie gdzie byliśmy. Tu mamy więzienie dla niegrzecznych graczy. Do tego była też szkoła policyjna i gracze, jeśli przechodzili cały ten etap, to zdobywali rangę policjanta. Ale to było wcześniej. Tak właśnie wyglądała tabliczka nie wynajęcia, ta a tak wynajęta. Tutaj jeszcze pokażę, u góry jest informacja, bym tutaj zapomniał, jak zrobić ten sklep. Dobra, targowisko już znacie. Tu jest D&T Run, schronisko oraz ten budynek to jest do wynajęcia. Mogą sobie gracze eventy urządzać samodzielnie. Nasza sala głów. Takie miejsce pamiątkowe. Tu jest paintball arena. Biblioteka nasza. Tu jest TF. Bull Game. Tutaj jeszcze jakaś tam arena. Nasz urząd miasta, że tak powiem. Tam są rangi. Tylko że rangi nie są widoczne na czacie. Na czacie mamy wszyscy takie same rangi. To jest nasz kościół, cały zakon taki. Tam był parkour i wchodzimy do słynnego miasta Tartika. On to budował wszystko. Egipt.
też nie lubię te wszystkie budowy parkika, także to jest mapa jeszcze z bardzo stara, ciągle odświeżana. O, to jest nasza szkoła policyjna. Jeśli coś obecnie nie funkcjonuje, to będzie to z czasem przewracane. Nocny klub. I tu są wyścigi konne. To jest taka arena PvP z portalami, żeby uciekać przez portal. Park, wielki park. Często śluby tu były urządzane. Mam tam parę filmików na kanale z tych imprez. Okej, no i wróciłam do smoka. Lecimy z powrotem koło spawnu. O, tu jest... to jest, jeśli ktoś się boi zdobywać... W tym mieście nie ma mobu, więc można tutaj zdobywać drewno. Tak, na sali są właśnie takie ukryte rangi, na przykład opiekun tego miejsca, leśniczy taki, może mieć tutaj specjalną rangę, którą będzie widać, ale tylko na tap, jak się naciśnie tap, na czacie nie. No i oni zawsze mają jakieś tańsze działki za to. Skype. Jedziemy na Skype. Skype jest na osobnym serwerze, wpisuje się komendę serwer gry. Wtedy cię to przenosi tutaj, musisz się zalogować ponownie. Okej, wpisujemy warp Skyblock, przenosi nas na miejsce spawnu. Tutaj masz komendę instant create. Tworzy się twoja wyspa, trochę trzeba poczekać, no to jest takie... Dość długo się to robi. No tak, wydaje się, że nic się nie dzieje, za chwilę cię tam przeniesie. Ok, jesteśmy na Skyblocku. Wszystko jest, możesz sobie ustawić set home. Island set home. No i przechodzę z powrotem na tamten serwer. Serwer spawn się pisze, tak jak są z boku te nazwy gry i spawn. Serwer, ale to spawn. Jeszcze pokażę wam takie miejsce. Tutaj są wszystkie portale, wszystkie. Po prostu możesz cały serwer poznać, oglądając każdy portal po kolei. Dowiesz się więcej szczegółów. Tak, w Egipcie także będzie można mieszkać, wszędzie można mieszkać praktycznie. Ja będę nagrywała taką serię filmików, w których będę pokazywać kolejno dokładnie jeszcze jak co robić. Będą to takie filmiki live prawdopodobnie, żeby się nie bawić w obróbkę. Na spawnie, o, tu masz taki lej. Tu jakbyś chciał do mnie prywatnie, osobiście od razu napisać coś, to tam zrób książeczkę, podpisz ją lub nie, jak chcesz i wrzuć. To jest takie miejsce, gdzie ja, czy tylko ja czytam. To jest filmik w zwolnionym tempie, żeby pokazać trampolinę z gąbki. Mamy zrobioną trampolinę, dobra. Możesz ją kupić w sklepie i sobie zrobić trampolinę na działce. Tak, także zapraszam na serwer. Tutaj mamy moderatorów, to prawda, ale mamy takie zasady, że się nie pilnujemy, nie szpiegujemy nikogo. Robicie co chcecie. Oni głównie przekazują informacje, po prostu są po to, żeby wam pomóc, a nie żeby was szpiegować. Mamy taką zasadę, co nie jest zabezpieczone, jest dozwolone. Zachęcam do subskrybowania kanału, aby oglądać właśnie te filmiki przykładowe z serwera, co jak się robi. To by było na tyle. Pamiętajcie, Minecraft Elgia Weber EU, całodobowy, no premium, na wersję 1.13.2. Zapraszam. Cześć.